Dzień dobry, widzowie, siemano, dzisiaj znajdujemy się przed galerią. A dlaczego? Bo tak jak widzieliście po tytule, robimy prezent dla Julki. Na razie mamy torby prezentowe, których mamy 50 zł. Mamy po 50 zł, żeby nie było łatwo, bo wiadomo, im więcej, tym łatwiej by było. Więc 50 zł mamy na prezenty. Trzeba tutaj kreatywnie. Tak jest, kreatywnie podejść, no i zobaczymy, który prezencik Julce się bardziej spodoba. Ja myślę, że już mam plus jeden za samą torbę, bo mam lepszą. Co ty, ja mam róż chrom, co jej się nie spodoba. Ona nie lubi róż. To jest tylko torba. Wnętrze się liczy, wnętrze. Dobra, mamy po 5 dyszek, lecimy. A wy nie zapomnijcie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli nie macie, z dzwoneczkiem, bo lecimy po milion. Mamy już chyba 640 tysięcy subów. Także widzowie, jak widzicie, raz się jest na szczycie, jak przed chwilą, raz na minus jeden, ale lecimy. I co? Plan jest prosty, znaczy trudny, bo planu nie ma, ale nie wiadomo, czy jest łatwy, czy trudny, bo go nie ma, ale myślę, że pierw pójdziemy do sklepu, w którym są jakieś słodycze, bo myślę, że słodycze są fajne i można ich wziąć całkiem sporo. Ale też mogą być drogie, wiesz jak to? Wiem jak to, no, ale słodycze, może to być, że jak słodka Julka, nie? Wiesz co chodzi, trzeba tutaj myśleć. Okej, ja sobie zacznę bardziej od damskich spraw, czyli pójdziemy do Hebe, kosmetyczki jakieś. Kosmetyczki, ja tu polecę bardziej w stylu kosmetyczki, tylko nie wiem jeszcze co, ale to się okaże, to się okaże. Dobra, lecimy do Hebe. Czekaj. Gucio, bo tu znicze są. Kupmy Julce zniczy, okej. Ucieszy się. Nie, nie, oznacza. Ona lubi świeczki, więc... No i w tym momencie posunęłeś mi genialny pomysł. Yeah, dobrze, 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 dzięki. Kupię znicza. I co, Guciu? Kurde, droga zabawa, tak? 10 zł za świecie, za światło. To możesz zaimponić. Nie, świeczkę trzeba wziąć, to jest must have. Mówisz? Sprawdźmy też w zapachu. Wanilia. Pachnie jak Westowskiego, trzeba wziąć. Lubi tam przebywać. Nie, no coś innego. Taką małą, bo ona ładna jakaś, wygląda na ładną. O, mi się to podoba, bo pachnie w kiblu. Nie. Czupa czups. Człowieku. Ale zadycha. No lizaczek taki, kurde, fajny. Myślę, że za samo logo już zobaczy i oceni, że fajnie, nawet nie powącha. Dobra, biorę. Czemu ja ci podpowiadam w ogóle? To ile ona? Z dyszkę? Dyszkę, dyszkę. Dwie za 16. I zostało nam 40%. Znaczy 40 zł. I co, ty myślisz, że ty się tu połapiesz, co i ona na co nie? Ty, zobaczmy, te dziewczyny są w jej wieku. Co one biorą? Nie wiem. Musimy przyczaić po ludziach, co oni biorą, dziewczyny. To jest dobre. To jest sól do kąpieli. Gold Therapy albo różowe weźmiemy. Ja bym wziął... Liściowe, to wydaje mi się, że najładniej będzie pachnąć. A mi się wydaje... Złoto, dobra, Gold Therapy. 14 zł. Ona miała taki karmelowy szampon, który jej się podobał, pamiętam. Profit mieszkania z nim, tak? Tak, tak, to właśnie dzięki temu wiem trochę więcej. A może jakiś balsam, krem, balsam. Co tam jeszcze byś wynalazł? To jest kulka do kąpieli? Tak, się go patrol. Ile to kosztuje? Kula do kąpieli Smurfy, a to jest przy patrol, kurde. Ta kulaka z 5 zł kosztuje, to masz 15 razy. Tą kulę bierzemy. Bierzesz na pewno? Tak. Czyli 15 już żeś wywalił. I co się okazało, że... Wyszło jednak 18 zł, czyli to kosztowało 8 zł. No i co, zostało nam 32 zł. Gdzie ty, Gucio? To dla mniejszych dzieci trochę. Żeś wymyślił teraz. Kulka jest taka malutka. Idź, idź. A my polecimy w złoto, złote, a to jest pod oczy taki ten, złote patki. Aha, takie pod tu oczy, na powieki. No. To już mamy 19 zł i jakąś maseczkę złotą, złotą. To będzie taki, wiesz, złoty prezent. Wiesz co, złoto. Wiem, o co i chodzi. To pójdzie, to ja czuję, że wygram, Gucio, z tobą. Tregan Julka Rans. Jest już tak piękna, że nie potrzebuje, ale czasem może się zrelaksować. Wszystko za 1 zł, to coś dla mnie. Wiesz, wybierz, ale są te. A tu nie jest długopis. No i cyrkiel jej tu przyda się. Szkoła się zaczęła, a Julka chodzi do szkoły. Także patrzymy może z jakimś... Ooooo, kurde, ale love. Oscar będzie zły. Weź może w kolorze niebieskim. Nie, w kolorze miłości. Idziemy. Ile on kosztuje? Nie wiem, nieważne. Nieważne? Nieważne. Ja bym się zastanowił, bo jak... No dobra. Ona jest taka emo trochę. No właśnie jest trochę. No i co? Tu masz jeszcze różne. Czekaj, ja muszę... O kurwa, jaki miękki! Ten jest czadowy. O jak go się... ten? Nie wiem, pewnie przekręcasz czy coś. Ty, dobra, ten jest fajny. Czekaj, czekaj. Ten jest na sztosie. Jest, ale coś z nim jest nie tak. Tam nic się nie naciska się główki? To? Chyba nie jest długopis. No jak nie? Patrz. A co to kurwa? Albo się zepsuł, może był tu rysik. A weź to, trzymaj. To jest zatyczka. Dobra, jednak znalazłem coś lepszego. Długopis takiego kwiatek. Takiego fajfuska, którym się można kręcić na lekcji. Kosztował 4,99, a tamten kosztował dyszkę, także tutaj zaoszczędzone 5 zł. No.
I wiecie co, od razu kwiatek, w każdym prezencie musi być kwiat. Lecimy tak z tym, a teraz może... Masz jeszcze, ile ci zostało? 27 zł. 27 zł możesz jeszcze wydać. Myślę, że zaszalejemy. Let's go. Te śluzy ślimaka, luksusowa maseczka. 7 zł. Czyli mamy już 27 zł, już tu mamy. Ale... Jeszcze 23 zł. Ale jeszcze możemy... Patrz tu. Dobra, bierzemy to jeszcze, jedziemy do innego sklepu, zobaczymy ile to wszystko wyjdzie. Czego ty tu szukasz, stary? Stary... 27 zł. Może popcorn? Ona lubi gotować. Kupmy jej garnek. Biorę to! Ja to biorę, bo Julka jest największą blacharą, jaką znam. Lubi aut. Szkoda, że nie ma niebieskiej. Zmarnujesz hajs. Nie, biorę blachę. Musi być blacha. Ile to kosztuje? 12 zł. Idealnie i... A wiesz, że nie będziesz mógł się odzywać, jak ona będzie otwierać. Nieważne, to... Nie było wiadomo od ona, kogo co. Ona zrozumie, że to jest blacha. Okazało się, że to kosztuje 24 zł. Ej, to kosztuje 24 zł, czyli już cały limit wywaliłem. Ile wyszło? 49,96. Co jest? Czajszek wyliczony, a nawet nie wiedziałem o tym. Czyli w jednym sklepie wszystko załatwiliśmy. Ja myślałem, że to wiesz, dyszkę. Przez przypadek. Dobra, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja pierdzielę. Chłopie, coś ty ale zrobi. Wyliczony. A nie wiedziałem, że ten balsam do ust, że to tyle kosztuje. Musi dużo pić. Co za resztę? Nie no, żartuję, nie starczy. Nie, ile masz? 16? 2, po 2 4, złote. 6, 8, a jednak starczy. 10. No jeszcze 3 możesz wziąć. Co? No 10, 2, 16 4, złotych. 6, 8, 10. No jeszcze a 16. 3. Cały karton wzięliśmy. Nie ma już? Nie ma już. To weź z innej może jeden. Nie. Dobra, więc mamy nasze prezenty. Do 50 zł ten jeszcze ja tą mam blachę. Ona nie może wiedzieć, nie mówimy jej, który jest kogo, nie? Tak. Ona sobie weźmie i zobaczy, więc zdecyduje, nie wiedząc, który jest lepszy i kto wygra. A wy napiszcie teraz w komentarzu, kto wygra, Gucio czy Guwer? Mi się wydaje, że Gucio może wygrać, bo ma więcej rzeczy, a ja nie wiedziałem, że to tyle kosztuje ta kola. Julka to blachara, więc jej się spodoba. Yeah. Jesteśmy, tylko nie mówimy, który to który, jest. Żeby nie wiedziała. Musi wybrać, ja jestem ciekawy, Steph. Julia! Cześć, Maksiu! Kocham cię! Dawaj, Julka ocenia. Co za blacha? Blacha jest do tego. Pierwszy prezent. My się staraliśmy, żeby było dobrze. Musisz ocenić ile na 10? Pierwszy prezent. Co to z blachą? Z blachą. Bo co, bo blachara? Tak. Właśnie tak. Właśnie. Ej, chciałam sobie kupić tą świeczkę. A, widziałeś? Ktoś tu dobrze zaszalał. No, przynajmniej multivitamina szanuje. Ktoś wiedział, który. Co to za paczka pod Maxa? I tu jeszcze masz kwiatka. Długopis to jest. Tragedia. No i blacha do tego, nie? Druga paczka. Coca-Colka, a gdzie jest jakiś Malborasek? Jakieś złoto chyba. Stosowa maseczka. Przeciwzmarszczkowa, już mam smarszczki. Okej. Okay. Lepiej zapobiegać. Płatki pod oczy przydadzą się. Złotek płatki, ty gościu. Miała. Co to? Pachnie ładnie. To jest do kąpieli, tak? No. Co to jest? Sól do kąpieli chyba, wrzucasz sobie to i się... Za zapach, no ludzie, przecież głupia nie jest. I co? Mam oceniać? Nie, oceniasz to, ile na 10 stresować. Dajesz? Matko, ale nie wiem kogo jest kogo. No nieważne, właśnie o to chodzi. O to chodzi. Ciężki wybór. Który lepszy? Szkoda mi. Ten czy ten lepszy? Nie wiem. I musisz zgadnąć kwotę tego i tego. Nie no, ona wie. No ona wie, że do 5 tych robiliśmy. Ale nie wie, który jest kogo i... Ja myślę, że są porówno. Porówno, ale musisz i tak wybrać lepszy. O Boże! Jakbyś wolała dostać, to który byś by chciała dostać? Który? Chyba ten, bo jest świeczka, kuleczka. Ten lepszy. Ale no, nie wiem w sumie. Musisz zdecydować, zastanów się. Myślę, że chyba ten. Blacha wygrała, tak? I świeczka. Chodziło o blacharę. No wiem. No to dobra. A ile na 10 ten? I jak myślisz, kogo to jest? Obstawiam, że... Twój. Który? Ten? Nie ten. Nie wiem, a ten jest kogo? No, no to ten mój. Czyli tamten wygrywa. No. Wszystko zgadłaś. Wygrałem! Gucio winner! Piona Maxi wygrała. Blachara, poznałam po blacharze. A tu jest... A ja tu się... Ja spadłem... Weź. To w ogóle kosztowało 22 zł. Ja nie wiedziałem o tym. A to jest do jedzenia, a to zjem? To jest pomadka jakaś do ust. Ale ja to zjem. Otwórz... Co jest? Otwórz to, bo ja jestem... Balsam do ust to jest, o. Jestem ciekawy tego. Unboxing szybki. Ciocia nie jest tego. Ciocia nie jest. Ciocia nie jest. Jak to funkcjonuje? Nie wiem właśnie. Popatrz, tu jest... O co tutaj chodzi? Odkręca się chyba. Nie, nie tu, tu się odkręca. Pokaż. Tu się odkręca, bo... O, o wyciąga się. A to jest szmineczka? Wow, jakbyś wiedziała, to pewnie bym wygrał.
tobą machać. Co on robi? Daj mi pomachać. Olu, fajne. Dziabnij sobie po ustkach. I co? Fajne, nie? Poka. Kurde, mam teraz zimką taki sam zapach ust. Podejrzane. Jeszcze ty? O, jeszcze ja zamoczę. Fuuu. To jest dobre. No dobre, co nie? Dlatego się dziwię. Wiemy trochę? Nie, ugryź, ugryź, to proszę cię. Nie ugryziesz tego. Jak w dużej ilości, no. Paola to ugryzła. Nie. No. Chyba nie do... Jakie masło. Pozwolę kanapki, kolą. Czyli wychodzi na to, że Gucio wygrał? No cóż, przegrałem, ale starałem się jak mogłem. Gdybym wiedział, że to kosztuje 22 zł, to bym tego nie wziął. Wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i oglądajcie kolejne poprzednie filmy. Elo! Yo. Nie prowadzę samolotu, ale pilot jest na felce. Wielkie skrzydło na bagaju, no bo lubię lecieć. Jak to je koń, wyróżniam się ze stada. Wydech na ala 2,75 cala. Na X-pipe, na przelocie robię redukcję, no bo lubię strzały ogniem. Jak jedziesz za mną, no to nie podjeżdżaj do mnie. Nie chciałbyś spotkania zderzaka ze smokiem.